Mlekpol, jedna z największych polskich firm mleczarskich, podpisała z drużyną naszych siatkarzy umowę sponsorską na czas trwającego sezonu. Mlekpol po raz pierwszy w gronie sponsorów drużyny pojawił się w 2014 roku. Chciałbym podziękować za to, że w 2014 roku we wrześniu pan prezes przyjął mnie razem z ówczesnym wtedy prezesem stowarzyszenia Michałem Wiśniewskim, którego dzisiaj tu nie ma z nami. I zobaczył w nas potencjał, zaufał nam i pomógł nam, bo tak naprawdę bez wsparcia takich partnerów, bez wsparcia finansowego ciężko jest robić dzisiaj sport. Panie prezesie, dziękuję ślicznie, dziękuję całemu zarządowi firmy Mlekpol za to zaufanie, za zaangażowanie i dzisiaj ogromnie się cieszę za to, że ta współpraca jest przedłużona. Firma Mlekpol jest z nami na kolejny sezon, ten w plus lidze. Ogromnie się z tego bardzo cieszymy. Jak zauważył prezes Ślepska, Mlekpol po 11 latach przerwy wrócił jako sponsor do Ligi Plus. Cieszymy się także, że po 11 latach, panie prezesie, bo tak wyszukałem w historii, firma Mlekpol wraca też na salony siatkarskie już teraz Ligi Mistrzów Świata. Także cieszymy się, że razem. Mistrzów Świata, dobrze. No tak, potocznie ta liga teraz się mówi. Największa grupa zawodników gra. Także ogromnie się cieszymy, że ten sukces naszego klubu, państwo byliście z nami, mieliście swój udział i kontynuujecie to dalej. Ze swojej strony bardzo dziękuję. Mlekpol aktualnie zatrudnia około 2,5 tysiąca osób. Jest jednym z liderów branży mleczarskiej w Polsce. Szanowni państwo, no lubimy, każdy z nas lubi sport. Próbował go mniej więcej. Tu kolega Ostrowski mówił, że jakby brakowało wam rezerwowych, to jest do dyspozycji, ma potencjał, ma warunki, dyrektor, ale i też będzie wywoływał drobną konkurencję, panie trenerze. Także konkurencja dzisiaj jest najważniejsza i ważna. Sponsorowaliśmy AZS Indykpol, AZS Olsztyn, Mlekpol wtedy zajęli trzecie miejsce. Myślę, że będziecie kontynuatorami tamtych wyników i życzę, panie trenerze, szanowni koledzy, koleżanki, sportowcy, tego trzeciego miejsca. Jak na pierwszy sezon, to by było, myślę, że dość dobrze. Nieukrywana radość Ślepska ze wsparcia przekładała się również na zadowolenie zarządu Mlekpolu. Obserwuję cały czas po prostu waszą grę i trzeba przyznać, że jestem pełen słów uznania dla pana trenera, dla zawodników, bo widać ten ogromny potencjał i te duże możliwości. Moje tak tylko drobne spostrzeżenie, że brakuje państwu, kolegom na boisku, końcówek, a to można uzyskać poprzez zwiększenie konsumpcji naszych artykułów. Nabiału. Tak, to jest nabiał i siatkówka, to są sobie bardzo bliskie, bo to się mówi, że siatkówka jest czystym sportem, a mleko, no przede wszystkim również jest bardzo czyste. Natomiast te walory odżywcze, walory organoleptyczne są poza wszelką dyskusją. Jest to najdoskonalszy produkt świata, ja go nazywam napojem Bogu, bo nie ma doskonalszego produktu spożywczego, matka natura nie wymyśliła. Przedstawiciele Mlekpolu nie pozostali gołosłowni. Do zarządu i pracowników Ślepska powędrowały firmowe upominki. Otrzymali je również obecni na spotkaniu zawodnicy, którzy zaledwie kilka godzin wcześniej wrócili z Kędzierzyna Koźla po meczu z Zaksą. Był to ich trzeci mecz w plus lidze. W porównaniu do zeszłego roku na pewno tutaj krok do przodu i dużo większa mobilizacja i z naszej strony koncentracja, skupienie. Mamy nadzieję, że to wszystko się dobrze dla nas skończy. Fajnie jest. Na zakończenie spotkania upominek od siatkarzy trafił też do rąk prezesa Mlekpolu. Ja chciałbym przekazać, kiedyś miałem okazję panu Edmundowi przekazywać piłeczkę od golfa, bo jeszcze mamy wspólne zainteresowania, o których tu nie wspomnieliśmy. Golf jest taką jedną z nitek, która łączy działalność klubu, Stoczni Ślepska, także firmy Mlekpol. Panie Edmundzie, na pana ręce ta piłka, nie wiem, dyrektor ponoć dobrze gra, niech trenuje. Jak przypasuje piłka, zapraszamy na halę, na pewno trener znajdzie jakieś tam rozwiązanie, żeby wpleść w trening. Także proszę bardzo, dziękuję. Wojciech Winnik poinformował również, że pierwszy mecz Ślepska w nowej hali rozegrany zostanie w dniu 23 listopada. Jest to termin potwierdzony.